Green Mill Professional to narzędzia dla profesjonalistów. Green Mill Classic dla amatorów i miłośników ogrodu. Szczególny nacisk kładziony na kontrolę jakości sprawia, że gwarancja na narzędzia Green Mill jest wydłużona do 3 lat, a dla niektórych produktów nawet do 5. Green Mill zapewnia komfort pracy m.in. poprzez odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz ostrza sekatorów i nożyc, lekkość tych narzędzi oraz specjalne przekładnie wspomagające siłę pracy. Do cięcia kwiatów i innych świeżych części roślin, a także drobnych gałązek oraz pędów zdrewniałych o średnicy nie większej niż 18 mm wystarczy sekator, którego uchwyt mieści się w dłoni. Sekator jest niezbędny przy większości prac pielęgnacyjnych w ogrodzie. Dlatego nie warto na nim oszczędzać, bo to inwestycja na lata. Najważniejsze są ostrza. Powinny być wykonane ze stali dobrej jakości, jak najbardziej równe i ostre, by rana na obciętym pędzie była gładka i czysta. W zależności od tego, co będziemy ciąć, grube, suche pędy czy żywe gałązki, wybieramy jeden z trzech typów ostrzy sekatorów. Kowadełkowe, bypass lub nożycowe. W sekatorach kowadełkowych ostrza podczas cięcia nie zachodzą na siebie. Górne opada na dolne, zwane stalnicą lub kowadełkiem. Ta część dociska jedynie pęd. Stalnica jest szeroka, metalowa, często wyposażona w nakładkę z tworzywa sztucznego albo w całości odlana z plastiku. Plastik sprawia, że cięcie jest mniej męczące. Sekatory kowadełkowe mają większą siłę cięcia, więc doskonale sprawdzają się przy usuwaniu martwych, twardych pędów. Zaletą ostrzy kowadełkowych jest również to, że nie uciekają na boki przy twardszych gałęziach. Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu ostrzy kowadełkowych jest to, że nie można nimi ciąć przy samym odgałęzieniu. Do cięcia żywych gałązek i cieńszych zdrewniałych najlepsze są sekatory z ostrzem typu bypass. Obydwie części ostrza są zaokrąglone, a stalnica cienka. Dzięki takiej konstrukcji można nimi usuwać pędy u nasady. Cięcie jest precyzyjne i czyste. Ograniczeniem w zastosowaniu ostrzy typu bypass jest to, że ostrze może się wygiąć przy próbie cięcia zbyt grubych gałęzi. Z kolei sekatory z ostrzami nożycowymi znajdują zastosowanie np. w pozyskiwaniu sadzonek, ścinaniu kwiatów oraz kiści winogron. Sekatory Green Mill mają ostrza hartowane. Hartowane pokryte teflonem lub kute matrycowo i niklowane. Warstwa teflonu lub niklowanie zabezpiecza stal przed rdzewieniem oraz bezpośrednim działaniem soku z rośliny. Sekator powinien być lekki i dobrze leżeć w dłoni. Green Mill oferuje modele, w których można regulować rozwarcie rękojeści i ostrza. Możemy wtedy dopasować rozstaw rączek do wielkości dłoni. Rękojeści sekatorów Green Mill są powleczone antypoślizgowym tworzywem lub gąbką. Sekatory różnią się też mechanizmem cięcia. Najpopularniejsze są te ze standardowym mechanizmem. W ofercie Green Mill są też sekatory ogrodowe ze wspomaganiem siły cięcia, wyposażone w mechanizm dźwigniowy. Dzięki niemu możemy ciąć przy minimalnym wysiłku. Mniej wysiłku wymagają też prace wykonywane przy użyciu sekatora z mechanizmem zapadkowym, pozwalającym na cięcie etapami. Jeżeli pędy są grubsze, o średnicy od 20 do 40 mm, rączki sekatora powinny być dłuższe. Dzięki temu w cięcie trzeba wkładać mniej siły i łatwiej jest sięgnąć do wyżej położonych gałęzi. Do tego celu najlepsze są sekatory dwuręczne, nazywane też nożycami do gałęzi. Ich ostrza są zbudowane w ten sam sposób jak sekatorów ogrodniczych. Są więc kowadełkowe i typu bypass. Ostrza wykonane są z wysokogatunkowej hartowanej stali, która w niektórych modelach pokryta jest teflonem. Różnica pojawia się przy rękojeściach. Mają one około 60 cm długości. Ramiona mogą być drewniane, stalowe, bardzo wytrzymałe, dodatkowo pokryte tworzywem lub pomalowane lakierem. W ofercie Green Mill są też nożyce, których ramiona wykonane są z bardzo wytrzymałego aluminium. Ich zaletą jest również to, że są lekkie, idealne na przykład dla kobiet. Niektóre z modeli nożyc są też wyposażone w gumowe odbijacze w górnej części rękojeści, które redukują drgania podczas pracy. Można też zaopatrzyć się w nożyce Green Mill z teleskopowymi rączkami.
W zależności od potrzeb wydłuża się je do około metra lub skraca do 60 cm. Wybór nożyc z wysuwanymi uchwytami zapewnia bardziej komfortową pracę, szczególnie dla osób niedysponujących dużą siłą fizyczną, na przykład kobiet. Umożliwiają one także dostęp do wyżej położonych gałęzi. W ofercie Greenmill są również sekatory gąsienicowe. Umożliwiają one cięcie wyżej znajdujących się gałęzi, do średnicy około 25 mm. Te sekatory zakłada się na aluminiowy teleskopowy trzonek o długości maksimum 2,4 metra. Przekładnia sznurowa zwielokrotnia siłę cięcia. Do cięcia żywopłotu lub formowania dużych krzewów służą nożyce o długich ostrzach. Mają one od 20 do 24 cm długości. Nożyce do żywopłotów Greenmill mają ostrza wykonane z wysokogatunkowej hartowanej stali. Ostrze może być faliste. Ułatwia to cięcie, gdyż gałązki się nie wyślizgują. Z kolei ostrze proste jest łatwiejsze do ostrzenia. Ramiona nożyc Greenmill są drewniane, stalowe lub bardzo wytrzymałe i niezwykle lekkie aluminiowe. Większość nożyc wyposażona jest też w odbojniki neutralizujące uderzenia. W ofercie Greenmill są też modele wyposażone w regulację siły docisku oraz takie o teleskopowych ramionach, które ułatwiają pracę przy wysokich żywopłotach i w miejscach trudno dostępnych. Sekator czy nożyce mogą czasem nie nadawać się do obcinania grubych pędów. Potrzebna jest do tego piła do gałęzi. Lisi ogon sztorcowa lub piła składana. Piły Greenmill Classic wykonane są z wysokogatunkowej stali. Mają ostrza regularne, które pozwalają na cięcie w obu kierunkach. W wersji Greenmill Professional piły wykonane są z wysokogatunkowej stali SK5 lub hartowanej udarowo. Ich ostrza mają podwójny bądź potrójny szlif, który ułatwia cięcie. W przypadku wyżej położonych gałęzi możemy użyć piły sztorcowej, zakładanej na teleskopowy trzonek.